Przełomowym momentem w życiu Adama była chwila, gdy mając zaledwie 6 lat, po raz pierwszy zobaczył bajkę o pszczółce Mai. Od tamtego momentu pokochał pracowite, pasiaste owady. W jednej chwili całe jego dotychczasowe życie zostało obrócone do góry nogami. W kącie wylądowały plastikowe samochodziki, by zrobić miejsce dla plastelinowych figurek postaci z ulubionej kreskówki. A jego marzenia o zostaniu kierowcą ciężarówki ustąpiły snom o karierze pszczelarza. Adam dorastał na wsi, więc nie trudno mu było zdobyć odpowiednie wykształcenie. Dni spędzał pomagając lokalnemu władcy pasiek, Marcinowi. Był on z niego dumny, że po pewnym czasie przekazał mu część swoich uli. Stały się one oczkiem w głowie chłopaka. Mając 20 lat, był już tak wziętym pszczelarzem, że zdobył niemały rozgłos w całej okolicy. Należy dodać, że legendy o jego umiejętnościach nie umknęły uwadze mieszkających nieopodal młodych dziewcząt. Jeden z nich, Aneta, szczególnie przypadła do gustu Adamowi. Fakt, że łączyła ich miłość do pasiastych stworzeń, sprawił, że byli doskonałą parą. Niedługo potem odbył się ślub, a zakochani zamieszkali razem. Niestety, choć bardzo chcieli, nie mogli doczekać się potomka. W końcu znali, że nie jest im pisane rodzicielstwo i postanowili pogodzić się ze swoim losem. Całą swoją miłość wlali do uli. Wraz z rozwojem techniki Adam uzyskał dostęp do jej najnowszej zdobyczy, internetu. Szybko zapoznał się z panującymi tam zasadami i już niedługo stał się prawdziwym specem od sieci. Niestety, choć długo szukał, nie odnalazł ani jednego forum o pszczelarstwie. Postanowił stworzyć pierwsze wirtualne miejsce spotkań dla ludzi takich jak on i jego kochana. Właśnie tak powstało Pszczoło Forum. Stało się ono drugim z kolei hobbym Adama. Codziennie wieczorem, przychodząc do domu, po ciężko przepracowanym dniu znajdował resztki sił, by sprawdzić, co dzieje się z wirtualnej pasiece. Był to okres beztroski i radości. Nic nie było w stanie zmącić spokoju naszego bohatera, ani jego małżonki, aż do czasu. Tego dnia Adam pracował wyjątkowo ciężko. Pszczoły bywają niesforne w okresie pełni. Możecie się domyślać, jaką odczuł ulgę, gdy jego wysiłki dobiegły końca. Mimo że było już bardzo późno, a nasz bohater coraz mocniej myślał o tym, by jak najszybciej zasnąć, znalazł w sobie siłę, by odwiedzić moderowane przez siebie forum. Aż 25 nowych tematów. Pszczelarz nie mógł uwierzyć w to, jak wiele nowych wątków pojawiło się na Pszczołoforum w ciągu jednego dnia. Ach, widzę, że moja stronka staje się coraz popularniejsza. Ucieszył się. Jakież było jego zdziwienie, gdy po wejściu w dział forum
Jego oczom ukazał się wątek zatytułowany Pszczoły jedzą gówno. Mimo szoku, jaki przeżył, nacisnął lewy klawisz myszy, by przeczytać treść tajemniczego tematu. To, co zobaczył teraz, wstrząsnęło nim jeszcze bardziej. No siema, pszczelarze. Słyszałem, że pszczoły jedzą gówno, więc nasrałem do ula. Dobrze zrobiłem? Kto normalny byłby w stanie zrobić kupę do środka ula? Co musiały przeżywać nieszczęsne owady w nim mieszkające? Serce Adama mało co nie pękło ze smutku. Pośpiesznie skasował temat, by nikomu z odwiedzających nie przyszło do głowy powtórzyć czynu Warola Kojtyły. Cóż to? Krzyknął na głos, gdy zobaczył, że nie był to jedyny nietypowy wątek, jaki ktoś założył tego dnia. Wykop pozdrawia. Moje pszczoły mają stulejkę. Pszczoła zesrała mi się do zupy. Pszczoły kontra komary. Jebać pszczoły, tylko szerszenie. Co to miało znaczyć? Jakiś gówniarz musiał zrobić mi głupi żart. Wytłumaczył sobie całe zamieszanie, po czym prędzej usunął kilka tematów. Nazajutrz już nie pamiętał o całym zejściu. Jak co dzień poszedł odwiedzić swoich bzyczących podopiecznych. Wieczorem usiąść przy komputerze i podyskutować z innymi pasjonatami. Miarka się przebrała, warknął zdenerwowany, gdy przeczytał o wlewaniu sobie świeżego miodu pod naplatek. Nie, gówniarzu, tak się bawić nie będziemy. Po usunięciu wulgarnych treści założył nowy temat. Nie dotyczył on jednak nowych sposobów pielęgnacji pasiek. Jeszcze raz zobaczył tego rodzaju temat, to zgłaszam to do odpowiednich służb. Zaczął. Nie żartuję z boczku, więc lepiej potraktuj to poważnie. To na pewno da mu do myślenia. Pomyślał zadowolony z siebie Adam. W końcu kto nie przestraszyłby się takich gruźb? Ogromu jego wściekłości w momencie ponownych odwiedzin pszczołoforum wręcz nie sposób opisać. Niewiele myśląc założył nowy dział. Nazwał go prokuratura i trafiały do niego wszystkie tematy zawierające lubieżne bądź gorszące treści. Z czasem zaczęło trafiać do niego coraz więcej tematów. Kiedy ich liczba przekroczyła 100, razem ze swoją małżonką Anetą pojechali na pobliski komisariat, by złożyć odpowiednie zeznania. Podczas ich nieobecności w wirtualnej pasiece rozpętało się prawdziwe piekło. Liczba tematów zwiększyła się o 30 tysięcy. Było to wręcz niewiarygodne. Widząc to, Adam tylko się zaśmiał, po czym po kolei zaczął usuwać pojedyncze tematy. Po pewnym czasie część jego pszczół umarła z głodu, zaś reszta owadów wydostała się z uli i pożarła jego żonę. Biedny pszczelarz nawet nie zauważył braku obecności kobiety swojego życia. Nadal usuwał wątki, których ilość mimo to ciągle się zwiększała. Po jakimś czasie i jemu zaczął doskwierać brak pokarmu. Lecz i tym się nie przejął, w efekcie czego zmarł. Mimo że pszczelarz Adam nie żyje, tematy z pszczołoforum ciągle znikają.
Mówi się, że zostały one nawiedzone przez nieszczęsnego pasjonata. Czy to prawda? Sprawdźcie sami, jeśli tylko macie odwagę.